Wczoraj i dzisiaj w nocy poprószyło trochę, mamy teraz biało w Bieszczadach. Fajnie widać świeże tropy. Właśnie trafiłem na tropy wilków. Kawałek już idę za tymi tropami w kierunku, skąd przyszły. Po drodze znalazłem świeże kupy. To w międzyczasie do tych tropów dołączył trop niedźwiedzia, z tym, że niedźwiedź poszedł w kierunku, skąd wilki przyszły. Jeszcze kawałek pójdę i zobaczymy, co tam się dzieje. Tu resztki skóry. Tu już coś robi. Są resztki z żołądka otworzone. Świeże tropy wilków i świeże tropy niedźwiedzi. I znowu skóra znika. No i tak może wyglądać potencjalne miejsce, gdzie niedźwiedź zaatakuje człowieka. Ktoś albo źle odczyta ślady, albo ich nie zauważy w ogóle, albo ciekawość go popchnie w taki młodnik, a niedźwiedź, który pilnuje swojego łupu, będzie go bronił. Nie tylko matka broni dzieci, ale i swojego łupu niedźwiedzie broni. Nie ma co zawyżać statystyk, trzeba się stąd wynosić.